Na program zaprasza Krajowy Rejestr Długów, największa internetowa baza dłużników. Na program zaprasza firma deweloperska Asbau. Piotr Pietraszek, magazyn Sport Game Plus. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mówi się, że szachiści nie są fotogeniczni, bo często dla sukcesu muszą poświęcać swoje figury. Moi dzisiejsi goście są zaprzeczeniem tej anegdoty. Na zdjęciach wychodzą dobrze, w szachy grają świetnie, a przy okazji potrafią udowodnić, że o królewskiej grze nie trzeba wcale mówić koniecznie z patosem, poważnie, ale można także lekko, łatwo, przyjemnie i dowcipnie. Witam serdecznie w studiu magazynu Sport Game Plus arcymistrzynię szachową z Wrocławia Monikę Krupę i Krzysztofa Krupę, dyplomowanego nauczyciela szachowego, również z Wrocławia. Dzień dobry. Gdyby ktoś z Państwa miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, pani Monika jest żoną pana Krzysztofa, pan Krzysztof jest mężem pani Moniki. No i przy tej okazji od razu zapytam jeszcze... I mają nawet dzieci. O tych zdolnych dzieciach też będziemy sobie rozmawiać. Zanim konkurs SMS-owy, to od razu tutaj a propos tego małżeństwa, to jeszcze zweryfikuję jedną anegdotę szachową. Mówi się, że takie związki szachowe no, nie są trwałe, ponieważ one są skojarzone z systemem szwajcarskim. To wyjaśnijcie mi, o co chodzi, bo może nie wszyscy rozumieją, ja też nie do końca kojarzę, to o co chodzi z tym systemem. System szwajcarski jest to taki system, żeby można było kojarzyć zawodników będących w dużej liczebności. Jak mamy dwóch, czterech zawodników, to oczywiście skojarzyć ich, żeby grali z sobą nie jest ciężko, ale przy 100, 200 czy nawet 500, a tacy się zdarzają w turniejach szachowych, taka liczba się zdarza, to trzeba było wymyśleć system, który by umożliwiał takie bezkolizyjne właśnie kojarzenie zawodników. Żeby oni się nie zderzali z sobą i żeby się nie spotykali. No i zasada jest taka właśnie, że nie można dwa razy z jednym i z tym samym zawodnikiem grać w turnieju. No czyli nie zderzacie się, mam nadzieję, na co dzień. Dobrze, obiecany konkurs SMS-owy, szybciutko związany z piłką nożną. Mamy dla Państwa tradycyjnie 10 podwójnych zaproszeń na najbliższe spotkanie drugoligowych piłkarzy Śląska Wrocław. Tym razem rywalem wrocławian Piast Gliwica, zatem mecz na szczycie w sobotę o 20:15 na stadionie przy ulicy Oporowskiej we Wrocławiu. Aby takie bilety od nas otrzymać, wystarczy wysłać SMS-a o treści sportgame.noga na numer 72880. Koszt takiej wiadomości to 2 zł 44 grosze z podatkiem VAT. A teraz powracamy do naszej rozmowy. Nieprzypadkowo tutaj w studiu magazynu Sport Game Plus na naszym stoliku szachownica. Proszę Państwa, po raz pierwszy w historii naszego programu, to historyczna chwila. No, pojedynek zapowiadający się bardzo ciekawie. Na szachownicy numer 1. Nie będzie podpisów u dołu ekranu, dlatego jeszcze raz przedstawiam arcymistrzyni szachowa Monika Krupa, a z drugiej strony skromny, niedoszły mistrz klas 5 szkoły podstawowej numer 10 we Wrocławiu, Piotr Pietraszek. Jedno wyjaśnienie, proszę Państwa. Pani Monika ostatnio trenowała nieco rzadziej. Zaproponowałem zatem przed rozpoczęciem tej partii, że zagram bez hetmana. Pani Monika honorowo nie zgodziła się na takie rozwiązanie, dlatego żeby troszeczkę ułatwić jej zadanie, będę grać czarnymi. Gramy do pierwszej krwi, jak to mówią, dopóki ktoś nie będzie mieć dość rywala i nie zacznie w niego rzucać się pionkami. Tutaj ten zegar, na którym obecnie mamy za 5-6, jeżeli dobrze widzę, będzie odmierzać nam czas. Pani Moniko, proszę zaczynać. My oczywiście w trakcie naszej gry tutaj, która będzie takim urozmaiceniem, będziemy sobie rozmawiać. Pani Monika ma podzielną uwagę, ja troszeczkę mniej. Zaczynam, tak. Pani Moniko, to ja od razu zapytam... Ile arcymistrzyń szachowych jest w naszym kraju obecnie? Znaczy obecnie jest 12 arcymistrzyń szachowych, chociaż nie do końca, bo jedna z tej 12 zdążyła wyemigrować i w tej chwili reprezentuje już barwy Niemiec. Część z tych 11 pozostałych już jest zawodniczkami nieaktywnymi, nie grającymi w szachy. Także można powiedzieć, że na polu boju w naszym kraju zostało 7 arcymistrzyń. Czyli to grono, do którego w lutym tego roku pani dołączyła, no jest, co tutaj dużo mówić, niezwykle prestiżowe. Jak zdobywa się taką normę arcymistrzowską, jak wyglądało właśnie to walczenie o ten certyfikat? No muszę powiedzieć, że to nie wystarczy jedną normę zdobyć, to trzeba ten wynik powtórzyć 3 razy.
moja pierwsza norma zdarzyła się w 2004 roku. I powiem, że od tego czasu no, trochę musiałam wysiłku włożyć, żeby kolejne dwie normy dorzucić. No i to mi się faktycznie udało na początku tego roku w turnieju w Mariańskich Łaźniach. Był to turniej zamknięty, kołowy, w którym grali mężczyźni. Ja byłam jedyną kobietą. Odpowiedni wynik 7,5 punktu z 11 partii dał normę arcymistrzowską. To przypadek, że grała pani z samymi facetami, czy też celowy taki wybór, że łatwiej może z tymi mężczyznami? Powiem, że z mężczyznami jest nieco łatwiej taką normę zrobić. Mężczyźni mają z założenia wyższe. Dziękuję jakby. Dziękuję bardzo. Czy zrobi pani jakąś normę tak? Dzisiaj dzięki naszemu tutaj? No spróbuję, spróbuję. Znaczy, Monika chciała powiedzieć, że gra mężczyzn jest bardziej przewidywalna i grać z mężczyznami trzeba, wkładając to, maksimum wysiłku. Nie? Czyli no, wszystkie moce muszą być wykorzystane na walkę na szachownicy, a w przypadku gry z kobietami musimy jeszcze jeden element, nie taki istotny właśnie w tej poprzedniej rozgrywce, wziąć pod uwagę, jak to, że dla kobiet jest niezwykle ważne, jak wyglądają, nie? Jak się prezentują przy szachownicy. Więc to ich może właśnie w tych bratobójczych, takich kobiecych meczach, partiach przeszkadzać, a z mężczyznami się gra łatwiej, bo się wtedy skupiamy już tylko na czystej grze. Ja potwierdzam, panie Krzysztofie, to co pan powiedział, nie ukrywam, że mam troszeczkę problemów ze skupieniem, ale proszę zwrócić uwagę na szachownicę, sytuacja jeszcze póki co remisowa, mam nadzieję. Tak, cały czas. Dziękuję bardzo. Pani Moniko, zgadza się pani na remis? Bo to chyba jedyna sytuacja, kiedy jeszcze sytuacja upoważnia mnie do takiej propozycji. No, jeszcze może. Jeszcze powalczymy. Chcę mnie pani pomęczyć. Dobrze, zabiorę pani tego gońca, bo mi się tutaj bardzo nie podoba na moim przeporu. Nasz drogi dziennikarz nie wie, że Monika należy do najbardziej bojowych szachistek na świecie, która nie nauczyła się do dnia dzisiejszego jeszcze remisować. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Oby więcej takich zawodniczek. Pani Moniko, no może pokażmy ten certyfikat. Raczej to jest, wiem, że jakaś taka kopia, bo ten prawdziwy certyfikat arcymistrzowski jeszcze do Wrocławia nie dotarł. Prawdziwy certyfikat to jest? Prawdziwy certyfikat jest. To może do kamery, bardzo proszę tamtą stronę pokazać. Tak. O. I proszę kilka słów na ten temat. To jest mój folder, na którym zaznaczone są najważniejsze wyniki. Czyli taka jakby kariera, droga do tego tytułu w pigułce. Wszystkie najważniejsze etapy. Prawdziwy certyfikat, myślę, że w ciągu 2 miesięcy dotrze do Polski. W czerwcu będzie organizowany turniej imienia Andersena. To jest taka poważna impreza szachowa, na którą zjeżdża się szereg zawodników najlepszych, nie tylko z Polski, ale też i z zagranicy. I myślę, że to będzie taka dobra okazja, żeby właśnie oficjalnie ten certyfikat z rąk szefa tutaj Związku Dolnośląskiego otrzymać. Pani Monika.